Tutaj to dopiero jest kibel, nie? Program przeznaczony dla osób pełnoletnich. Oglądasz na własną odpowiedzialność. To jest odskór. Tobie to mówiłem, a w związku z tym, że nagrywasz, to w Czechach często jest tak, że nie ma pisuarów, to koleje się na ścianę, a na dole jest takie korytko, w którym też szczochy spływają. No i tutaj jest tak samo. Ale to korytko i to... No tak jak zostało zbudowane, tak zrobiono korytko i od tamtej pory ta wiara tutaj szczera. Gemela straszna, jebie przepotwornie. Ale tylko szybko się kuj, uciekamy do dobrych piwek. Zawędrowaliśmy do Jochy, która ma naprawdę 4 domy na krzyż. Tutaj mamy nocleg, wiedzieliśmy o tym, że to jest mała miejscowość. Nie będę też krył, że skusiłem się na ten nocleg, jak się dowiedziałem, że 20 metrów od noclegu jest bar. Co prawda już teraz wiem, że bar jest czynny do 22:00 i to jest ostatnia rzecz, jaka tutaj będzie czynna w tej wiosce, bo jeszcze mają sklep spożywczy, ale dzisiaj jest sobota, więc mieli czynny do 14:00. No i ale spoko, mamy w samochodzie, mamy w sobie 20 chodzie litrów wina. Tak, a poza tym tak sobie pomyślałem, że będziesz tutaj mogę sobie kupić piwo na wyjmocy. Albo w butelce, albo nawet to. Tabletki oczywiście też. Jest coś takiego jak olomuckie twaruszki i nie udało nam się kupić w Olomuńcu, bo sklep akurat gdzieś był zamknięty. Robili tam malowanie czy jakieś inne gówno. Jutro postaramy się dotrzeć do knajpy, która robi z olomuckich twaruszków jedzenie i powiemy, jak takie coś smakuje. I mają tam automat do kupna serów, a dzisiaj dorwaliśmy coś Havlik, oryginal twaruszkowe. Wygląda to jak takie grube paluszki. No i zaraz to sobie spróbujemy, co to jest. Już jesteśmy w zasadzie na wylotówce z Czech. Jeszcze mamy do zwiedzenia ze 2 punkty. I tutaj przy drodze wyłania się taki oto piękny obiekt. Cerkiew. Prawdopodobnie już zamknięte, ja posłyszałem, jeszcze nie podszedłem. I nie zobaczyłem, nie ponaciskałem wszystkich klamek, no ale widzę tutaj po tej trawce zarośniętej, że raczej to jest przybytek opuszczony, ale bardzo ciekawe, bo tutaj cerkiew, a za ulicą cmentarz rzymskokatolicki, nosząc pokrzyża. Kurde, i ta mokra, ta... To mi się zdziwił. Tak, ale tu jest napisane, że to jest zabytek. Ciekawe, bo z tamtej strony wygląda jakby... Jednak mieszkał, nie chce zaglądać w okna, bo są firanki. Ale tak to wygląda. Idę jeszcze tu zajknąć. Przejechaliśmy ze 150 metrów i się okazało, że jest następna cerkiew. Z tym, że ta na pewno jest czynna i nawet dzisiaj była msza. Każdą pierwszą, trzecią niedzielę o godzinie 10:00. Kurde, to właśnie się skończyło? No ale tak czy siak,
jakaś taka miejscowość mocno prawosławna. Kończymy przy studni, która ma głębokość 43 metrów. Do połowy jest woda. W 1995 roku uznali, że zejdą i zbadają dno studni. Okazało się, że jest tam ponad 100 kg skarbów, w tym miśnieńska porcelana, w tym zdobione kielichy, w tym klucz do samochodu, aparaty, nawet buty znaleźli. Tutaj mamy właścicieli, zresztą po drugiej stronie też, dlatego tak się lekko zawiesiłem, ale mamy właścicieli zamku Bołzowa i między innymi właścicielami byli Haugwicowie z Biskupic i właściciel tego zamku Haugowicowie, był radcą wojennym, był doradcą wojennym króla Władysława Jagiellończyka, czyli też odnajduje trochę polski akcent. I jesteśmy po wycieczce w zamku Bołzów. Parę rzeczy mi się bardzo podobało, mimo że jestem przeciwnikiem wydawania pieniędzy na bilety, żeby zwiedzać tego typu atrakcje, bo często one są dla turystów, którym ja nie do końca się czuję, a przynajmniej nie w takiej formie zwiedzania. Jednak tutaj warto wydać pieniądze. To, co mi się najbardziej podobało, jak dzieciok trochę, to po pierwsze był sekretarzyk z różnymi tajemnymi szufladkami, których nie dało się normalnie otworzyć, był gdzieś lukowany, trzeba było coś nacisnąć. No i to, co w zamkach mi się zawsze podobało i wydawało mi się za dzieciaka, że tak jest w każdym zamku, to tajne przejście, że naciskasz jakiś tam fragment, jakieś drewienko i otwierają się drzwiczki, tutaj też to było. I kolejna rzecz, ponieważ zamek przez pewien okres należał do Krzyżaków, to była wspomniana historia bitwy pod Grunwaldem, bowiem ona była znacząca i przełomowa dla zakonu krzyżackiego. Wcześniej w zasadzie zakon templariuszy, zakon krzyżacki odnosił cały czas sukcesy, a wojna pod Grunwaldem była dla nich ogromną klęską. Co ciekawe, to oprócz, oczywiście główne to były wojska polsko-litewskie, ale po naszej stronie stali też Czesi. Było ich niewielu, była ich garstka, ale jednak byli po naszej stronie i walczyli z Krzyżakami. Tutaj trzeba mieć sporo siły, ale tutaj się ciągnie. Tutaj się ciągnie, tutaj się zahacza. I to jest to, co mi się w zamkach podobało
najbardziej oprócz skrytek i różnych tajnych przejść, to mosty zwodzone. I tutaj właśnie w tym zamku w Bołzowie są chyba 3 mosty zwodzone, z czego 2 są aktywne, w tym ten. Można go normalnie podnieść i zamknąć gród. A jak się przechodzi przez tamtą bramę pierwszą, to jest jeszcze lepiej, bo most zwodzony jest wewnątrz budynku. Zajebiste sprawy. Ołomuckie twarożki. I baliśmy się, że już nie kupimy ołomuckich twarożków, ale znaleźliśmy jesteśmy w knajpie, w której serwują mnóstwo dań z ołomuckich twarożków. Ja akurat, dla mnie one są super słone, ale konkubina zamówiła, tak to wygląda, ja zamówiłem klasyczny smażeni syl. Wygląda to tak. No i oczywiście czepowane piwo. Losztice. Miejscowość, w której aktualnie jesteśmy. To tutaj produkowane są słynne ołomunieckie serki. Ale też jednocześnie całe miasto z tego żyje. Nie udało nam się tego uwiecznić na filmie, jednak obok restauracji jest kebab, w którym sprzedają kebab właśnie z tych serków. Także zapiekanki z tych serków. Obok jest cukiernia. W niej sprzedają zrobione z serków ciasta, a także lody. Lody są ohydne. Wspólnie nie daliśmy rady zjeść jednego. Wargle. Od nas solomoca. Wargle to są twaróżki. Lahutka nad lahutki. No i co? No i przekroczyliśmy granicę. Po wielokroć przekraczamy granicę, ale przekroczyliśmy tym razem granicę czesko-polską. Jesteśmy już po polskiej stronie. Nie będę krył, że ze smutkiem, jak zwykle, żegnam się z Czechami. Jest wiele rzeczy, o których zapomniałem i mi się przypominają po czasie. Jak chociażby to, żeby wam wspomnieć, że Ostrawa leży nad Odrą, co też jest w pewnym sensie jakimś tam polskim akcentem. Że o Ostrawie śpiewał Jaromir Nochawica, którego warto wspomnieć. Warto go sprawdzić, zwłaszcza, że to jest bardzo znany Czech, a jest polonofilem, czyli kocha Polskę. Zapomniałem powiedzieć na pewno też o tym, że Brno to przecież jest bliźniacze miasto Poznania, czyli tak zwane miasto partnerskie. I pewnie jeszcze o wielu, wielu innych rzeczach zapomniałem powiedzieć. Nie wszystko udało się odwiedzić, nie wszystko udało się nagrać. No ale tak to już bywa podczas tego typu podróży. W podsumowaniu powiem jeszcze więcej, a tymczasem zmykam do auta, bo piździ, jak już jesteśmy na trasie, to tak naprawdę im szybciej w domu, tym lepiej. W podsumowaniu oczywiście oprócz Bernarda zamówiliśmy też śliwowice. Podsumowanie morawskiej wyprawy musiało się odbyć właśnie w tym miejscu. Uważam, że to jedyna słuszna czeska knajpa w Poznaniu. Dlaczego jedyna i słuszna? Po pierwsze, dlatego, że mają dobre jedzenie. Po drugie, to knajpa, w której możecie posłuchać czeskiej muzyki. Nikt nie włącza tutaj Heleny Wundraczkowej, jak w innych knajpach, tylko normalnie, jak człowiek. Przychodzisz i możesz sobie posłuchać Jaromira Nochawicę. I też dlatego między innymi, że tutaj można dostać piwo rzezane. O piwie rzezanym mówiłem, że je pokażę, ale splot okoliczności sprawił, że robię to dopiero dzisiaj. To jest Bernard Rzezany, czyli piwo pół na pół, jasne i ciemne. Wybaczcie, że już trochę wychłaptałem, ale niestety nie mogłem się powstrzymać, żeby przypomnieć sobie, jak smakują Czechy. Oprócz tego mam śliwowicę, też oczywiście czeską. Ostatnio śliwowicę piłem z księdzem Czendlikiem. Zacznę podsumowanie
może od tego, że pewnie wielu z was chciałoby coś usłyszeć odnośnie marihuany, ale uważam, że temat jednak jest zamknięty, ponieważ na filmikach widzieliście, jak to się załatwia, usłyszeliście, czy jest to proste. Marihuana w Czechach jest nielegalna, handel ją jest zakazany, a za posiadanie grozi pokuta, czyli mandat. Dla mnie przygoda morawska to ponad 1600 km przejechanych, zwiedzonych kilkanaście miejscowości. Jeśli się zastanawiacie, jak droga jest baza noclegowa, to w większych miastach podobne są ceny do polskich hoteli, w mniejszych ciut taniej. Szukałem też pól namiotowych, jednak okazuje się, że w znacznej większości te pola namiotowe są jednak oddalone od skupisk miejskich, w związku z czym logistycznie jest to trudne do zrobienia. Jeśli mielibyśmy rowery, to pewnie byśmy się zdecydowali, natomiast bez rowerów trzeba by było dojeżdżać kilka lub kilkanaście kilometrów samochodem, co oczywiście trochę koliduje z czeskimi dobrodziejstwami, jakimi jest alkohol. Alkohol relatywnie jest tani, co mogliście też zobaczyć. Piwa są o połowę tańsze niż w Polsce. Wódka podobnie. Nic, tylko siedzieć i chlać. Czy wybrać się na Morawy? Zdecydowanie polecam. Morawy, na pewno kamera tego nie oddaje, zwłaszcza że mieliśmy nieco oskrobane obiekty. No ale cóż, pracujemy na tym, na czym mamy. Morawy są przepiękne i na pewno kamera tego nie oddaje. Widoki, znaczy Morawy przede wszystkim są różne. Od przepięknych widoków, jak z toskańskiej bajki niemalże, wzgórza winne z zamkiem w tle, wyglądają niezwykle malowniczo, ale dla mnie malownicza też jest brudna, modernistyczna Ostrawa, która klimatem jest zupełnie inna, bo są to Morawy Śląskie. Tak więc, jeśli się wahacie, nie miejcie złudzeń. Warto jechać. Ja tymczasem wybieram się w następną wyprawę. Już dokładnie wiem, gdzie. Więc pierdol się. Zdrówko. Jeszcze jedno, dziękujemy z całego serduszka wszystkim patronom za wsparcie. Kolejne odcinki niebawem. Peace! Tak wygląda całość. Dlatego uważam, że warto przyjść do tej knajpki. Tak jak powiedziałem, to jedyna słuszna czeska knajpa w Poznaniu. Między innymi dlatego, że jest to rodzinna knajpa prowadzona przez czechofilów, czyli przez ludzi, którzy naprawdę o Czechach wiedzą wiele i w razie wątpliwości można się ich zapytać, można z nimi porozmawiać, można przyjść posłuchać czeskiej muzyki. A tutaj beherowka i oczywiście dostępny gambrinusik. Zdrówko. Братишка, юбрибой, молдаванка, дом родной, и судьба моя, Одесса, мама.